Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Edyta versus Paznokcie Gwiazd. Pooglądajmy sobie wspólnie, jakie noszą paznokcie osoby, które teoretycznie rzecz biorąc, które stać na każde paznokcie, jakie sobie mogą wymarzyć. Krystian, dajesz intro. Pierwszą gwiazdę w tym odcinku znalazła Janina. Jest i gwiazdą jest Maryna Beck-Romanchuk, skoczkini, medalistka Mistrzostw Świata, Mistrzostw Olimpijka. Na Instagramie ma zapisaną serię ponad 50 stylizacji. Wow, dobra, zobaczymy, które ty wybrałaś, Janina. Ładne, trochę za grube, ale śliczne, ogólnie śliczne. Wiecie dlaczego za grube? Bo ja bardzo lubię w kwadratach, no ale dobra, okej, ale no muszę sobie tu porysować. Ja bardzo lubię w kwadratach, żeby ten grzbiet taki bardziej, dobra, nie, no czepiasz się, ty ta zmęczono, że się zdejmij pokój. Nie, dobra, jest git. To przyznaję się, czepialstwo, trochę załogowate, no. Dobra, nie. A, już wiem co. Nie za gruby, tylko po prostu czubek. Ja wam pokażę, jak mi się podoba kwadrat z boku, dobra? Zróbmy to tak. Mi się kwadrat od boku podoba, żeby tutaj ten grzbiet bardziej... O, tak szedł. O! Tak. O, no. I to tak mniej by mnie bolało wtedy. No muszę sobie coś porysować, nie? Bo bym nie była sobą. Ale ładne. Pięknie zrobione ombre. Te kropelki. No to jest prawdziwa po prostu koneserka paznokci. Co jedne, to lepsze. Modne. Ładnie wykonane. No, tu jest jakaś multka tam. Czepiasz się. Mikropainting! A to jest ta malinka z kursu mikropainting! Praktycznie prawie identyczna. O! To jakiś French, ale to już z odrostem. No kurde, co paznokcie tu? Jocie kręca. Pokaż to. No patrzcie, tu ma chyba zapisane, że same pazury są. To se to poglądam. Kobieta inspiracja, nie tylko do sportu, niech inspiruje, ale też pazy, jakie ładne. Pazami też niech inspiruje. No piękne, czarne cyrkonie, czarny mat. Okej. Okay. Kolejny jakiś tam kartun, tu mikropainting wchodzący w kartun. Same smaczne, że tak powiem, paznokcie. Estetyczne, bardzo ładny baby boomer. Tu... Trochę jak naklejka to wygląda, ale może być malowane. Nie mówię, że nie. Piękne. Pięknie wycieniowane. To troszkę wygląda jak naklejka. Bo powiem wam szczerze, ciężko to tak szybko namalować ładnie. Ale może ona tak maluje, ta dziewczyna. Ja nie mówię, że nie. Świąteczne. Całe w sugar efekcie praktycznie, bo są chyba takie matowe, nie? W sensie, że tak jakby całe brokatem sypnięte. O, ten koteł. No nie. To już widzieliśmy. Te są też piękne. Chyba jakaś akwarela albo bardzo dobrej jakości naklejka. O! No padna, nie? Dobra, te są trochę grube. Ale... No ładne to wszystko. Boże kochany. I stylistkę w rękawiczkach pracuje. Pochłaniacz ma. To były fajne świąteczne inspiracje tutaj. Może nie do końca mój gust, ale może komuś z was się tutaj spodobają. No też są przesłodkie. I to chyba... Aha, dobra. No super. I takie krótkie też. Ale ogólnie preferuję, widzimy, że kwadrat taki dłuższy, albo taki zaokrąglony lekko kwadrat. Te są mega. O! A to chyba jakieś stare, nie? 2,20. I widać, że ta stylistka poszła do przodu, jeżeli chodzi o... Bo przypuszczam, że cały czas o tej samej chodzi. I ona, jeżeli chodzi o jakość wykonania tych paznokci, to jest coraz lepiej, nie? Mega! Może tu coś nowego jeszcze będzie pazurowego. O, patrzcie, migdały! Migdały poszła, no właściwie w owal. Poszła w owale już teraz te najświeższe. To okrągłe. Czyli po tylu latach, po tylu... owalnych kwadratach. Po tylu kwadratach, tak spłaszczając ten kształt,
Mamy tutaj migdał, właściwie owal. Jestem w szoku. Jestem w szoku, Janina, super research. Mamy kolejną osobę sławną, też Janina wstawiła posta, tym razem z Ewą Ekw, Ewa Ekwa. Artystka muzyczna pochodzenia polsko-kameruńskiego. Patrzcie, pierwszy słyszę. No, ale tutaj no niestety Ewa się tam nie do końca może poszczycić dobrze wykonanym manikirem, ale nie jest tragiczny. Bo go nie mam. Przypuszczam, że jak się robi takie zdjęcie, to raczej się robi takie zdjęcie świeżo wykonanym paznokciem albo parę dni po. I tutaj no nie ma wykonanego manikiru. Te mają powycinane krawędzie dolne, więc tutaj powiem wam, to są takie paznokcie, typowy światowy poziom i to nie jest komplement niestety, bo jak wiemy z serii paznokciowych case study, właśnie takich najczęściej przepiłowanych krawędzi dolnych i właśnie nie, braku manikiru, takich kwiatków widzimy właśnie najwięcej w paznokciowym case study. Ja tylko przypominam, że paznokciowe case study się przeniosło na osobny kanał i tam macie takie grube filmy w tym temacie. Tu już na kulo to się nie będzie pojawiało. Są te stare, ale te nowe już są w tym drugim kanale, więc zapraszam tam serdecznie. Daj subek, dzwoneczek, będziesz wtedy dostawała, czy tam dostawał powiadomienia o nowym odcineczku. Te są bardzo ładne. Trochę słabo z tym manikirem, ale design mi się podoba. Widać, że ta stylistka tak nie do końca jeszcze ogarnia malowanie drobnych elementów, ale ogólnie sprawiały wrażenie do... Och, no ładne, a te to są tutaj krótkie, ale szpice. Okej. No, niezły, Janina, co zrobiłaś research, dobrze tutaj posznupałaś. Posznupałaś po śląsku, znaczy po prostu pogrzebałaś w zdjęciach, o. Mamy teraz posta znów Janiny. Tym razem gwiazda Regan Smith, amerykańska pływaczka, multimedalistka olimpijska z Tokio. Ale też widzimy, że nawet tak pozuje do tych zdjęć z pazurami. Też są z nawiązaniem do mistrzostw, super. Tutaj to tak troszeczkę wygląda, jakby to były naprawdę już takie 2-3 tygodniowe paznokcie, ale obawiam się, że nie są. Tylko są świeże, bez manikiru i takie no, trochę przepiłowane, ale nie ma tragedii. Też nie są jakoś super zrobione, ale też nie ma tutaj tragedii, ale widzimy, że ona lubi też czasem błysk. Tu jest bardzo słaby wykon. Bardzo słaby wykon, nie tylko jeżeli chodzi o budowę, bo no chyba nie trzeba tłumaczyć, nie? Ale zdobienia mogą być lepiej. Tu są zdobienia bardzo ładne, ale ten wykon... Oj, chyba trafiła na sobą stylistkę. O, te są nawet fajne. Chyba do kogoś innego poszła, bo nie chce mi się wierzyć, że to ta sama to zrobiła. Chociaż też nie są idealne, ale no, zupełnie inny poziom. O, jest cały ten, zobaczcie, z paznokciami. Czyli to jest dla niej ważna rzecz. No dobra, tradycyjny lakier to był, a tutaj... Po prostu musimy tutaj kółko wdzięczności dla Janiny i Gosi zrobić, bo one się tu tak udzielają i gdyby nie one, to ta seria, nie wiem, jakby wyglądała. Następna gwiazda i Gosia teraz wstawiła. Anitta, brazylijska piosenkarka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna i aktorka. Nie kojarzę, ale dobra. Chyba świeże pazy i widzimy, że tutaj zero manikiru. No to też lepiej wyglądać nie będzie, jak się w ogóle nie dotyka nabłonków, nie? No dobra, może to wyglądać lepiej bez dotykania nabłonków. Tutaj to troszeczkę za idealne. Tak mi to śmierdzi press on nailsem. Ale kurfony grube! O, te są świetne. Te są bardzo ładne. To aż się zdziwiłam. Trochę tam od spodu grube, ale ogólnie od góry ładne. Nawet były z pyłkiem. To jest jakiś bardzo nieudany press on nails, jakoś źle opiłowany, za duży chyba przyklejony. Te są bardzo ładne. Nie są idealne, ale ogólnie są bardzo estetyczne. Jest przecieniowany pyłek. Tak by stylistka na niej testowała różne rzeczy, albo chodziła do różnych stylistek ta osoba. Kolejna gwiazda wyszukana przez Gosię. Lali Esposito, argentyńska aktorka, piosenkarka, tancerka i osobowość medialna. O!
Jaka ładna storka chyba to była. Troszeczkę pazury przepiłowane, ale od góry wyglądają bardzo interesująco. Tutaj mamy kolejne pazury. Przepiłowane jak pierun krawędzie dolne. Boże, ale to jest złe. Żeby aż tak... Oh my goodness. No zobaczcie, jak to powinno wyglądać. No, a nie mogę się powstrzymać, no muszę to porysować tu. Zobaczcie, jak wygląda linia wzrostu paznokcia. Tak, tak tutaj ta krawędź dolna powinna wyglądać. Tyle brakuje. O, od razu lepiej, nie? Od razu mniej oczy bolą, w oczy kole. Ale pomysł fajny. Znowu takie wyrżnięte. To chyba ta sama stylistka jest. I tu też wyrżnięte. No od góry tak nie ma tragedii, nie? Ale z boku widzimy, że one będą chyba wszystkie powyżynane. Te też wyrżnięte. Ale ogólnie nie są złe. Ogólnie wyglądają estetycznie, tylko od boku to po prostu wygląda źle. Te są takie bardzo tęgie, ale ogólnie estetyczne. Tu jakoś dziwnie jest jakieś wgłębienie. Dziwnie to wygląda, mega kubek. Nie ma tragedii, ale no... lecą do góry. Wyrżnięte krawędzie dolne. Są płaskie te pazury. Są grube w strefie stresu. Za szerokie po prostu. Może nie grube, tylko za szerokie, bo grubości tutaj nie jestem w stanie okiem zmierzyć. Znowu to samo. Tu się jakość mocno nie zmienia. Ładne są od góry, ale... są niedopracowane bardzo te paznokcie. W większości wypadków. Tu jest odrost, tu nie będziemy ani oceniać. Tu mamy holo z czymś tam przecieniowanym na czubku. Gdyby była poprawna budowa, to by było super. Każde jedne powyżynane, nie? No nie wiem, czy to te gwiazdy nie widzą tego. O co chodzi? Ach, to jest stylistka. Może się już coś poprawiła ta stylistka. Bo od góry robi ładne paznokcie. Chyba się już poprawiła, już tak chyba nie wyżyna. Chyba. Nie jest idealnie. Przynajmniej pracuje w rękawiczku, nie ma pochłaniacza. Dobra, nie poprawiła się jakoś super ta stylistka, ale przynajmniej tam coś z nowymi trendami podziała. Może dlatego te klientki tam chodzą, bo nowości, fajne rzeczy, ciekawe, a i już przyćmiewa im to całą budowę, poprawność budowy, albo po prostu są nieświadome te klientki. No nic, no. Pozostanie to dla mnie póki co tajemnicą. Idziemy do następnej gwiazdy. O, mamy tym razem polską gwiazdę i tu kojarzę. Jest to Marina Łuczenko-Szczęsna. Gosia wstawiła posta z jej zdjęciem, z jej paznokciami. Występująca na scenie jako Marina, polska piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka, aktorka polsko-ukraińskiego pochodzenia. No tu jest szaleństwo pazurowe. I chyba nawet poprawnie wykonane technicznie. Te są kapitalne, te są też bardzo ładne. Widzę tu drobne rzeczy do poprawy w budowie, ale ogólnie są ładne te pazy. Te są estetyczne. Tu za dużo nie widać. Tu widać, że są mega grube, tęgie, ale estetyczne. O, z łańcuszkami. Chyba presony. Tutaj French od góry wygląda pewnie bardzo dobrze, ale jeżeli chodzi o mnie i moje gusta na temat wolnego brzegu, to od frontu u mnie osobiście nie ma mowy o tym, żeby było widać taką grubość, żeby była taka przerwa na czubku wolnego brzegu pomiędzy krzywą zewnętrzną a wewnętrzną. Ścieniamy to i powiem wam, zobaczcie sami, czy wam się lepiej taki ścieniony wolny brzeg nie będzie bardziej podobał. I oby to brała wariata i oby sam frezowała. Aż miło. Pogłębiłaby się krzywacy? No, nie byłoby lepiej? No powiedzcie sami, nie wolelibyście, jakby wam ścieniła wolny brzeg stylistka? No nie byłoby lepiej? No moim zdaniem by było lepiej. Tutaj też można ścienić. Tu nie widać, bo opada w dół. No, pomyślcie nad tym, stylistki paznokcie. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zaprzyjaźnijcie się z frezem karbidowym. Coś jak wariat, typu wariat, i musicie wariata kupować, możecie sobie znaleźć taki frez gdzie indziej. Chodzi tylko o to, żebyście to ścieniały pieroństwo od spodu.
To też jest bardzo stare zdjęcie. Nie ma co tutaj nawet się zastanawiać nad nimi za bardzo. Patrzcie, ile to jest lat temu. Więc no, tak zaczynała, już sobie lubiła szaleć od lat z tymi pazurami. I się tylko już później rozkręcała. Mamy nawet artykuł na temat paznokci Mariny. Marina paznokciami promuje nowy singiel. O! I to jest bardzo dobry pomysł. Ekstrawagancki manikir poruszył internautów. Okazuje się, że błyszczące kamienie nie przypadły im do gustu. Jak to? Pokaż te pazy. A, no bo one są tak niefortunnie ułożone, że po prostu, wiecie, poszerzają ten paznokieć. I o ile ten spoko, ale te obwódka chyba niefortunnie, to może mniejsze kamienie jakby były, takie niewystające ponad, bo pomysł ciekawy, tylko wypadałoby to najpierw sprawdzić na tipsie, czy to po prostu, no, w sumie kto mógł wiedzieć, czasami to, co w głowie stylistki się urodzi, później jak to robimy, wiem coś o tym, no to wychodzi inaczej, delikatnie mówiąc. Ale no ja bym ich, tych paznokci nie krytykowała, bo ogólnie są po prostu ciekawe, ekstrawaganckie i co mi do tego, jak się Marynie podobają, są wykonane prawidłowo, mają dookoła diamenty i nie rozumiem w ogóle, jak może ktoś napisać, że o coś tam z tymi paznokciami, nie wiem, nie podobają się. No i kogo to obchodzi, że tobie się nie podobają? Co nie? Kolejny post z gwiazdą przygotowała dla nas Gosia i mamy tutaj paznokcie Julii Wieniawy Narkiewicz, polskiej aktorki, piosenkarki, autorki tekstów, kompozytorki i osobowości medialnej. I widzimy tutaj ciekawe stylizacje. Nie wiem, czy to są paznokcie świeże, czy takie 3-tygodniowe, bo na 3-tygodniowe wyglądają. Więc możliwe, że po prostu jest zdjęcie torebki, a pazury już były z dużym odrostem, nie? Jedyne, co mi się nie podoba, to, że to tak troszeczkę wygląda, jakby sobie klientka sama podpiłowywała linie boczne i potem jest taka widoczna grubość paznokcia. Nie wiadomo, czy sobie sama też tego nie skróciła, bo czubki wolnego brzegu też są ultra grube. Samiutki czubek. Więc no nie wiemy, czy tutaj aktorka nie majstrowała przy tym. Te paznokcie tutaj wyglądają ciekawie. Nie wiem, czemu tak mocno opadają w dół. Czy to nie jest jakiś press-on? No raczej nie. Czy tips? To tutaj troszeczkę mam mieszane uczucia. Te są ładne, jednak no też lecą mega w dół, albo po prostu apeksu nie mają. Może apeksu po prostu nie mają, to tak wygląda. No ale tu widzimy, krawędź dolna nie idzie prosto, tylko tak opada w dół. No te są ładne. Te są też ciekawe, tylko jakoś tak już z daleka wyglądają na ultra grube. Co nie? Czy tak po prostu zdjęcie to zrobiło? O, te są ładne. I dobrze zbudowane, nie za grube. Tutaj za dobrze nie widać, ale chyba w porządku. Tutaj jest po prostu naturalne paznokcie chyba z lakierem tradycyjnym. A tutaj nie wiem co, ale chyba hybryda raczej. Ciężko stwierdzić. Tu mamy... Może żel, może hybrydę, nie wiem. O. Jak to jest jakieś świeże, to tak troszeczkę wygląda, wiecie co, 2010 paznokcie, niestety. Ten fręcz jest taki płaski. Zdobienia są malowane czymś nie za dobrze czarnym, przez co są prześwity. Ojoj. I tak, no, te tak średnio. Mam mieszane uczucia, bo czasem fajne tu pazy są, a czasem taki lekki dramat. Dobra, no tam ma epizody paznokciowe, ale no szału nie ma, ani jeżeli chodzi o stylizację, design, ani budowę niestety, więc no jestem troszeczkę zawiedziona. Gwiazdy powinny promować wysokiej jakości zrobione paznokcie i wcale nie trzeba miliony monet za takie paznokcie wydawać, tam płacić miliona monet. Kolejny post z kolejną gwiazdą Janina wstawiła Zalia, czyli Julia Zarzecka. Polska wokalistka i kompozytorka. I tu widzimy ciekawe stylizacje, szalone. Tu trochę pyłku, tu jakieś coś pomalowane. Okej. Okay. Tu mamy platynowy, brokatowy jakiś lakier nałożony, czy tam żel. Tu są coś a la Doda, ale
jakby trochę mniej udany. Przyznam szczerze, niefortunnie to wygląda troszkę. Pomysł fajny, tylko chyba wykon tak. No doda tę muszelkę miała taką ładną, zgrabną, a tutaj jakoś tak jakieś takie narośle jakby, albo ja już jestem zmęczona i mi się takie skojarzenia włączyły. No nie wiem, tu mam mieszane uczucia. Tu też mam mieszane uczucia, bo zdobienie takie, budowa, manikir. Nie mówię o pomyśle, bo wydaje mi się, że tu zamysł jest w porządku, tylko chyba ten wykon tak nie do końca. Te są prawie ładne. Mokre na mokre, śliczne, ale te wyrżnięte krawędzie dolne. Te pozalewane, znaczy pozalewane, nierówne skórki. To wygląda na paznokcie dwutygodniowe, chociaż wątpię, bo tak eksponuję, jakby sobie świeże pazy chciała zrobić, sfotografować. Ale budowa już jest troszeczkę lepsza. Dalej te powyżynane krawędzie dolne. Ja rozumiem, naturalna płytka, no nie jest idealna, no ale po to mamy stylistkę paznokci, która nam to skoryguje, no można to skorygować. Góra bardzo ładna, bardzo ciekawie to wygląda, super zdobienie, no tylko kulfoniasto grube te paznokcie są. O, te są takie całkiem fajne, gdyby nie te suche skórki. Nie wiem, czy to nie jest czasem świeżo po manikirze, albo 2 tygodnie po. Albo świeżo po manikirze z troszeczkę słabo opracowanymi skórkami, albo bardzo słabo, albo po prostu taki jest odrost. Tu mamy z wypukłymi rzeczami zdobienie, ale ciężko tutaj budowę ogarnąć wzrokiem. Nie do końca widać, ale paznokcie wydają się być ciekawe. Mam mieszane uczucia co do wykonania, ale podoba mi się to w Julii, że sobie lubi poszaleć z paznokciami i nie boi się żadnej metody, bo tu i wypukłe, tu jakieś cyrkonie, tu malowane, tu cieniowane, tu muszelka. Tylko ta stylistka musiałaby chyba no po prostu się doszkalać, bo tak chyba nie do końca ona potrafi sprostać wymaganiom Julii. Może Julia jest zadowolona, pewnie jest zadowolona, tylko wiedzmy, że można to wszystko wykonać estetyczniej. Tak. No dobrze, kolejna gwiazda. Dzięki Gosi tutaj możemy zerknąć na zdjęcia jej paznokci. O. Monika Lewczuk, polska piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka, zdobywczyni tytułów pierwszej wicemis Polski 2009, wicemis Globe International 2009 i Miss Supernational 2011. I widzimy tutaj pozowane zdjęcia pazurowe. Mamy tu jakąś brokatową chyba hybrydę z leciutkim odrostem. Tu mamy Frenczyka. Ładny wykon, ładny. Bo to chyba był przed. To właśnie, to był przed i to jest po. I tutaj stylistka daje radę. Ładnie skórki opracowane, dobry kształt. Zero przepiłowanych krawędzi dolnych. Trochę ten French, ale to może być ułożenie ręki. Niefortunne. Mani bardzo ładne, wzory bardzo dopracowane. Tutaj mi się troszeczkę kształt nie podoba, bo są lekko beczułkowate, ale to mógł być kolor tutaj winowajcą. No. Te są też bardzo ładne, tutaj też dobrze są wykonane. Pięknie cieniutkie, wolne brzegi. To są stare już paznokcie, no nie ma co oceniać tyle lat temu. Ale te są na przykład kapitalne. O matko, te są świetne na święta. To bym sama nosiła na złotym pyłku, namalowana jakby flaga Polski i jeszcze zielony brokatowy pasek nad białym. Mega, mega stylizacja. I ten pięknie, bardzo ładnie wykonane. Bardzo ładne to jest, ładnie wykonane. Kształt też jest spoko. Te bym nosiła, no. Jeden z lepszych pazurów świątecznych, jakie widziałam. Kolejny post, kolejna gwiazda. Gosia tutaj nam zrobiła research gwiazdy. Chyba Tate McGree? Kanadyjska piosenkarka, autorka tekstów piosenek, tancerka i aktorka pochodzenia brytyjskiego, szkockiego, niemieckiego.
Zobaczmy. O, no światowy poziom. Tak jak w paznokciowym case study. Ultra grube wolne brzegi. No kulfony. Ultra grubo przy skórkach. Ultra grubo przy skórkach. Manikir? Puh, jaki manikir? No to jest takie... O nie, te są ładne. Ale ogólnie to jest taki typowy światowy poziom. Wyrżnięte krawędzie dolne. Kulfony. Grube. Ach! Wyrżnięte krawędzie dolne. Tutaj nie do końca widać, ale też tak na sesjach ciężko stwierdzić, bo tam czasami graficy to nieco poprawiają. No tutaj Kanada tak bym powiedziała średnio, albo przynajmniej ta stylistka konkretna. O, mamy tutaj tę stylistkę. Jest tu sporo braków, ale widać, że ona sobie lubi zaszaleć, ta stylistka, ale jednak technicznie tutaj naprawdę momentami ona leży. I powinna się doszkolić, powinna zadbać też o ten warsztat, nie tylko ładnie zdobić, bo zdobi pięknie, ale też, żeby to było na ładnie zbudowanych paznokciach. No, a dobra, to popatrzymy, kulką po płytce paznokciowej, no to już widzimy, jaki to jest styl, jaki to jest typ pracy. No akurat te paznokcie zrobiła ładnie. Ale no widzimy tutaj, że tak nie do końca jest świadoma wielu niebezpieczeństw i tego, jak pracować poprawnie. Więc mamy taki troszkę słaby poziom wiedzy. No nic. Mamy kolejną gwiazdę. Stelle Huygens. Dzięki Gosi zobaczymy jej pazy. Jest to... Nie Gosia. Gosia Tuwicka. Stella to amerykańska aktorka, młodsza siostra aktorki Vanessy Huygens. Nie wiem, czy to dobrze mówię. Wiecie, Vanessy, no. I zobaczmy te pasy. Ciekawy design, ładnie zdobienia wykonane. Tylko tutaj obawiam się, że stylistka boi się dotykać paznokcia naturalnego od spodu, żeby go skorygować. Więc to poważny błąd, bo pazury niesamowicie lecą w dół, a są ładne od góry. Jest tu ogromny potencjał, bo to, co z góry zrobiła te plamki, mega to wygląda świetnie. Tutaj też wygląda to świetnie, te zdobienia, no ma dziewczyna rękę. Naprawdę ma dziewczyna rękę. Technicznie nie bardzo, ale jeżeli chodzi o zdobienia, no to prawdziwa artystka. Bardzo ładnie one tutaj są wykonane. No dobra, już od razu z odrostem. Światowy poziom, paznokciowe, hashtag paznokciowe case study, nie? Zdobienia bym nosiła, ale niekoniecznie na tej budowie. Następna gwiazda, którą wynalazła Gosia, to Nessa Barrett. Znalazła. Nessa Barrett, amerykańska piosenkarka i autorka tekstów piosenek pochodzenia portorykańskiego. Nie kojarzę. Ciekawe zdobienia. Troszkę słabo wykonane, ale przyzwoicie. Budowa paznokciowe case study. Wyrżnięte krawędzie dolne. Prześwitujący French. Oj. Chyba to jest po prostu press on nails, a na press on nails się zrobić cover czasem jest trudno, bo press on nails już ma taki dość wydatny apex. Jeszcze nakładać cover, ja się ostatnio dość boleśnie o tym przekonałam, że malowanie French'a na press on nailsach to trzeba coś pokombinować. Troszkę inaczej to trzeba zrobić. Ja znajdę na to jakiś sposób, ale póki co trochę mnie to nie dziwi. No bo niby press on nails są łatwe, bo już nadajesz od razu kształt. Znaczy nadajesz, przyklejasz gotowy kształt, ale ma ta metoda swoje pułapki. Jak trochę dłużej z nią popracujesz, porobisz różne rzeczy, to się o nich dowiesz. Te są bardzo ładne. Nie wiem, czy jest manikir wykonany, bo po prostu oliwka ścieka. Te są ciekawe i chyba nawet dobrze wykonane. Te też, no bo to w sumie lakier na naturalnych paznokciach. Tutaj też lakier na naturalnych paznokciach krótkich, ale fajne, szalone są te paznokcie, podobają mi się. Te dłuższe, to są naklejki jak nic, ale kształt, wykon, grubość przy skórkach. Och! No to jest ta sama sytuacja, co wcześniej. Chyba... Nie wiem, no takie są, widzicie, ten jest strasznie długi w stosunku do środkowego. No tu jest dużo takich baboli porobionych, więc budowa, kolor jest kapitalny. Designy są momentami naprawdę świetne, tylko zawsze jest coś, co będzie nie pasować, co nie będzie pasować, nie?
Albo wyrżnięta krawędź dolna, albo zalana skórka, albo coś. No ja nie jestem idealna, nigdy nie będę pewnie, ale kurde, no staram się jak mogę i zwracam uwagę na takie podstawowe błędy. No, a stylistki gwiazd mają wyrąbane. One są świetne. Ludzie je chwalą, więc no nie trzeba nic poprawiać. Podziel się w komentarzu, na jaką gwiazdę w tej serii czekasz. Ja czekam na więcej Dody.